Najwięcej konkurencji, najwięcej zadań, chyba najbardziej wymagająca konkurencja i w zasadzie pierwszy raz coś takiego organizujemy tutaj. Myślę, że się sprawdziło i spodobało. Więc tak, za trzecie miejsce, bo zaczynamy od tyłu, zajął Maksymilian Siewiorek. Zapraszamy. Najmłodszy zawodnik. Gratuluję. Proszę bardzo. Drugie miejsce. Sebastian. Oh.
dach. Z jednym punktem wagałem. A pierwsze miejsce zajął Grzegorz Lipno. O proszę. Brawo! Proszę, bo potem nie będzie jakiś masz. Jak ci służy? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do walk powietrznych. O młody. Za zajęcie trzeciego miejsca. Marcin Ząbek, trzecie miejsce. Brawo! Brawo na team! Gratulujemy. Nie może ciągle być pierwsze. Daj sobie to postawić. No i swoje mistrzostwo niestety potwierdzi tutaj Sebastian, który jest tutaj wicemistrzem Polski na ten rok. I tutaj ciągle drugi. Drugi. Ciągle drugi. Ciągle drugi, ale... Pierwsze miejsce niestety jest Michał, ale go nie ma. Zdobył, wziął wcześniej puchary, a zwykle mu przekażemy później. Baru. I loty szybowcowe. Miejsce trzecie. Max. Brawo! Gratuluję! Proszę bardzo. I nagroda. Chyba będziesz musiał półkę na te puchary skombinować jakąś, nie? Ja ci pomogę. Czekaj, dziadziu, odsłuch. Dziadziu, Andrzej. Drugie miejsce Grzegorz. O, Maksiu. Widno. Ale pokaż. Na dużo. A pierwsze miejsce Oskar Bolko. Gratuluję. Niech się dobrze stopuje, niech się lata. Dziękuję wszystkim, dziękuję również sponsorom, dzięki którym ta impreza się odbyła i mamy tak wspaniałe nagrody. Zapraszam, jeśli ktoś chce jeszcze polatać, to zapraszam. Dziękuję również. Dziękujemy. Pokaż się. Pokaż. Ja pierwszy piję z tego pucharu. Przepraszam. Może się dyplomy? O, Nice. Cześć. I taśmę. To jest sprzęt dla lodowych. To jest świetne odpalenie, karaszki, daj, kary ci schowa. Czas zostanie. Dobrze. Tyle, tyle, więc pucharów nie będzie. Dzisiaj nie będzie.